kochani, wracamy do Portugalii. W tym roku zdecydowaliśmy się wcześniej tam pojechać. Wszystko wam powiemy później, znaczy za chwileczkę wam powiemy, dlaczego taka decyzja, a nie inna. A przed nami jest 3884 km i więc będziemy parę dni jechać. Także pogoda nas żegna, taka deszczowa. Płacze Polska za naszym wyjazdem, my płaczemy. No ale jesteśmy pozytywnie nastawieni, ponieważ w Portugalii świeci słońce. Sprawdziliśmy trasę, póki co wszystko jest przejezdne, ale i tak trzymajcie nas kciuki, żeby udało nam się szybko i bezpiecznie dotrzeć do granicy portugalskiej, do ostatniego europejskiego kraju na zachodzie. Jesteśmy już w Niemczech, wjechaliśmy wczoraj bardzo późno w nocy i zostaliśmy na noc na jakimś takim parkingu. Przekraczanie granic bez problemu, nie było żadnych kontroli, także szybko i sprawnie dostaliśmy się tutaj. No i jedziemy dalej. Dzisiaj mamy zamiar dojechać pod Kolonię, zostać gdzieś tam na noc i potem ciśniemy dalej przez Francję. Kontrolę, może nie antynarkotykową, aczkolwiek antynarkotykowa ekipa też była z psami i czepią wszystkie busy, wszystkie tiry. Wjeżdżamy do Luksemburga w ogóle, to wam za chwileczkę się powie. Jesteśmy w Niemczech i zatrzymali nas na autostradzie, no i sprawdzili wszystko. Znaczy no nas dużo nie sprawdzali, bo jak zwykle otworzyłem drzwi i wysypały się tam jakieś bibeloty, woda się w ogóle rozlała. Ale gość zobaczył do gitary, zobaczył do jakiegoś jednego pudełka i powiedział, że mamy bardzo ładnie urządzonego kampera. No i życzył nam wesołych wakacji. No także jakbyście jechali do Luksemburga i coś przemycali, to nie tędy droga. Nie. €1,29,27 Litr diesla nie jest najtańszy, ale na pewno będzie tańszy niż w Francji, gdzie na pewno będzie 1,70 co najmniej. Się tu nie zatrzymuje, czyli jeszcze musi być jakaś inna stacja po drodze. Albo tamta wcześniejsza. Wjechaliśmy do Luksemburga i to jest 30 państwo. Udało nam się podnieść nasz licznik, także to jesteśmy w 30. Także jesteśmy w 30 państwie. Niestety ze smutkiem odkryliśmy, że benzyna jest tutaj tańsza. Wydawało nam się, że Niemcy mają diesel będzie tutaj droższy. Niestety ponad 20 groszy na litrze jest tańszy w Luksemburgu, także jeśli ktoś z was kiedyś będzie się tu wybierał, to warto zatankować już będąc wewnątrz. No, a teraz podziwiamy widoki Luksemburga.
Luksemburgu jako państwie jesteśmy przejazdem. No i znowu po prostu był na trasie pomiędzy Niemcami. Byliśmy w Kolonii odwiedzić Kasi rodziców. Mogliśmy jechać przez Belgię, ale Belgia ma podobno bardzo dużo zachorowań i jakieś obostrzenia, kwarantanny. Niby można przejechać, ale uznaliśmy, że bardziej ciekawi nas, jak wygląda Luksemburg. Dlatego też jedziemy przez autostradę luksemburską. Do samego miasta Luksemburga, do stolicy nie pojedziemy. Po prostu mamy inne plany, inne cele. A zatrzymaliśmy się teraz na postój, na kawkę i pierogi. Zobaczcie, tutaj na rośnie dzika róża za mną. A nade mną, na takim postoju, są orzechy włoskie. Całkiem dużo jest tych orzechów włoskich. W Polsce te przymrozki na wiosnę pozbawiły. Przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam, wszystkie orzechy włoskie uschły. A tutaj jest bardzo, bardzo dużo na tym drzewie. I tak się od razu zastanawiam, czy orzechy włoskie, które rosną w Luksemburgu, są włoskie czy luksemburskie? Jak myślicie? Babci Inezie dziękujemy za pyszne pierogi, które nam zrobiła na drogę i za cudowną śmietanę, którą kazała nam polać te pierogi. Naprawdę były bardzo dobre. Teraz będzie deser. Deser przy okazji wam zaprezentuję jedno z ulepszeń. Dużo rzeczy ulepszyłem w Wanii przez ten ostatni miesiąc, ale to pokażę wam dopiero w Portugalii. Natomiast teraz będzie jedno z ulepszeń. Zobaczcie. Ta-da! Wysuwany stolik, w którym można pracować albo na przykład kroić torta. Korzystając z tego, że mam teraz chwilę na kawkę i ciastko, pomyśleliśmy, że wam powiemy, dlaczego jedziemy do Portugalii. Skąd taka nagła zmiana planów? Wszystko zaczęło się od tego, że mieliśmy jechać na Ukrainę. No i w dniu praktycznie, kiedy mieliśmy wjeżdżać, okazało się, że zostały wprowadzane obostrzenia dla Polaków, czyli obowiązkowa kwarantanna, na którą my niestety nie mogliśmy sobie pozwolić, nawet nie mielibyśmy jej gdzie tam spędzić, więc musieliśmy zmienić nasze plany. No i zaczęliśmy się wtedy zastanawiać, to był taki impuls i zaczęliśmy się zastanawiać właściwie, co my chcemy robić. Także pod wpływem, myślę, że to było tego Wantura, który oglądaliśmy właśnie całkiem niedawno, znaczy w tamtym momencie. Wantura Marty i Karola, ludzi, którzy sprzedali dom, zaczęli podróżować razem ze swoimi córkami i oni w którymś momencie zaczęli mówić o wartościach, że oni, kiedy w swoim życiu poukładali, jakby zrozumieli swoje wartości, to wszystkie jakby odpowiedzi i kolejne ruchy zaczęły się same kształtować, bo właśnie żyli tymi wartościami. No i my troszkę tym właśnie zainspirowani zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie nasze serce chciałoby być, co nam serce podpowiada, gdzie powinniśmy być, co powinniśmy robić. Bo mieliśmy zacząć taki bardzo duży projekt we wrześniu, no i właśnie nie zaczniemy go, ponieważ stwierdziliśmy, że najbardziej chcemy być w Portugalii i ja chcę skupić się właśnie na kręceniu filmów, na robieniu filmów. No i tam chcemy po prostu być. I tam chcemy sobie żyć. Mamy kilka pomysłów, co moglibyśmy tam robić, zobaczymy, co wyjdzie, ale najważniejsze jest, żeby być w Portugalii. No i ponieważ chodziły takie słuchy, że Portugalia może zamknąć się we wrześniu ze względu na to, że dzieciaki chcą puścić do szkół, no to stwierdziliśmy, że nie ma na co czekać i po prostu gaz do dechy, nie ma co ryzykować, no jedziemy do Portugalii. Tak, tak, kochamy Portugalię, lubimy Portugalię, także no jedziemy tak, jakbyśmy wracali do domu, no bo od ostatnich paru lat najwięcej czasu spędziliśmy właśnie w Portugalii. No, także możecie się przygotować, że będzie dużo słonecznych vlogów przez całą zimę. Tak, i bardzo się właściwie cieszymy, bo pierwszy raz od bardzo dawna zobaczymy Portugalię jeszcze taką letnią. Będzie lato tam po prostu, bo trafimy we wrześniu, a we wrześniu jest tam lato. Także bardzo się cieszymy, że zaznamy jeszcze takiej plażowania i takiej fajnej pogody. I wreszcie się będziemy kąpać bez kombinezonów w morzu, tam w oceanie. Przynajmniej jeszcze Francja i Hiszpania do pokonania. Francja i Hiszpania. Jedzie się bardzo dobrze ogólnie. Kto nas nie subskrybuje, niech kliknie przycisk subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco z tymi wszystkimi vlogami, które powstają. A powstanie jeszcze jest ich dosyć sporo. Będą też nowe awantury. Także tutaj nie zamykamy, nie kończymy. Tak naprawdę wracamy. Wracamy do Portugalii, wracamy do vlogowania, wracamy do was. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo my się bardzo cieszymy. Jedziemy przez Francję, jest piekło po prostu, jest piekło, jest słuchajcie 35,7. Lodówka nie dała rady, lodówka po prostu się rozpuściła. Byliśmy teraz w sklepie, żeby kupić coś zimnego do picia, nie ma nic z lodówek, wszystko zniknęło. Jedyne nam się udało sok pomarańczowy załatwić. Jest okropnie ciepło, okropnie, jest tak duszno i taki ciepły wiatr bucha. Także są asfalty po prostu. Wszystko daje ciepło, jest takie po prostu powietrze, jest takie strasznie ciężkie, gorące, nie ma ruchu. No nic, damy radę. Jedziemy.
wyjeżdżaliśmy pod górę Andorę, ale zobaczyliśmy, że jest taki malutki parking, więc postanowiliśmy, że zatrzymamy się na chwileczkę, damy odpocząć samochodowi, plus my sobie chwilę odpoczniemy przed wyjazdem, bo będzie godzina pod górę. I zobaczyliśmy, że tam jest taki strumyczek. Jak widzicie, jestem mokry, już się kąpaliśmy w tym strumyczku. Idę jeszcze uzupełnić zimną wodą nasz straszacz, a Kasia jeszcze mówi, że będzie wchodziła jeszcze raz, bo jej się spodobało. Także idę za nią. Zbliżamy się do księstwa Andory. Księstwo Andory jest usytuowane w Pirenejach, na końcu Francji, na początku Hiszpanii, pomiędzy Francją a Hiszpanią. I no, wjeżdżamy właśnie w teren bardzo burzysty. Jest przepięknie, zobaczcie sami. Jesteśmy w Andorze, wjechaliśmy tutaj na lekką pałę, że tak powiem. Nie mamy internetu, nic nie przygotowaliśmy, nie sprawdziliśmy, tylko znajomi, pozdrawiamy Leszka i Dorotę, podali nam miejsce, gdzie możemy się za darmo zatrzymać. Niestety wjechawszy okazało się, że nie mamy internetu. Wysiedliśmy z auta, poszliśmy do informacji, w informacji nie było, informacje nam zamknęli, no ale uratowała nas kawiarnia, gdzie kupiliśmy malutkie piwko, podłączyliśmy się do Wi-Fi i sprawdziliśmy, już wszystko wiemy, gdzie mamy jechać. Widoki są piękne, jest po prostu bardzo ciepło. Wokół są niesamowite góry, no jest cudownie, mamy super nastroje. No za mną jeszcze jest jakiś taki cudowny mural w ogóle. Wszyscy tutaj noszą maskę na ulicach, w kawiarniach nie, ale na ulicy wszyscy mają maski, więc no wiecie, takie teraz czasy są. Minęliśmy takie fajne dwa miejsca, w których mogliśmy się zatrzymać. Nie wiedzieliśmy, pierwszy raz jechaliśmy, jeszcze jechaliśmy tunelem za 12 euro i... No, ale piwo kosztuje 1 euro, więc w kawiarni, więc czuję się jak w Hiszpanii. Jest ciepło, ludzie są w kawiarni na ulicy, więc jest super. Taki hiszpańsko-francuski klimat. Leszku i Dorotko, bardzo wam dziękujemy za podanie nam tej miejscówki, bo trudno było znaleźć miejsce do spania w samej Andorze. A tutaj, oprócz tego, że mamy darmowy serwis i nocleg, to jeszcze jak się zrobi zakupy w tym shopping center za 50 euro, to się ma zniżkę na i tak bardzo tanią benzynę albo diesla. Albo jak się zatankuje za 50 euro, to dostaje się kupon na zakupy tańsze. Także dzięki bardzo. A teraz szukamy w miarę płaskiego miejsca. Słuchajcie, w Luksemburgu nie udało nam się zatankować tanio, bo nie wiedzieliśmy, że tam jest tanio, ale Andora przebiła wszystko. 89 eurocentów za litr diesla. To jest naprawdę bardzo tanio. Znaczy to tyle będzie kosztować złotówka mniej więcej. A oprócz tego, jak zrobiliśmy zakupy w tym River Centrum, to dostaliśmy zakupy za powyżej 50 euro. To dostaliśmy bon na 4% jeszcze obniżki, więc po tych wszystkich obniżkach zapłaciliśmy dokładnie tyle. Tutaj napiszę, ile za litr diesla. Opłaca się. Ja jeszcze od siebie dodam dwa słowa na temat Andory, więc po pierwsze, tutaj mówi się w języku katalońskim, tudzież hiszpańskim. Mieszka tu trochę Hiszpanów, trochę Francuzów, najwięcej jest Hiszpanów i Katalończyków andorskich. Albo Andor, no tak.
Drugą nacją są bodajże Portugalczycy i dopiero potem są Francuzi. Oprócz tego, że jest tu pięknie i górzyście, nie ma jakoś super wielu zabytków, ale jest tutaj bardzo, bardzo tanio. Jest to tak zwany raj podatkowy, przez co ceny na przykład alkoholu, papierosów, jakichś takich produktów firmowych są często dużo, dużo tańsze niż w innych krajach Europy. Także warto przyjechać tu na zakupy. My sobie właśnie zaopatrzyliśmy troszeczkę. Ja sobie kupiłem flaszkę ginów. W Polsce kosztuje on 185 zł, a tu zapłaciliśmy za niego 60. No. Więc luksusowy gin. Także zaopatrzyliśmy się. Na kropelki pił. Zaopatrzyliśmy się troszeczkę. No i jesteśmy gotowi do drogi. Zaopatrzyliśmy się troszeczkę. Paliwko. Super. Dobra, startujemy. Dzisiaj Hiszpania. Vale. No a tak nazywa się to centrum, w którym jesteśmy. Jest to właśnie centrum handlowe razem ze stacją benzynową. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, España. Bardzo, ale też nie było takich przystanków co 200 km w te dawnych czasów. No, nie chcieliśmy. No, dużo przystanków będzie już tutaj. Mamy upatrzone miejsce do zatrzymania się, także jesteśmy. Kontroli na granicy nie było żadnej. Tak. No nie ma żadnej kontroli, żadnych oznakowań. Jedne co to zauważyłem, że w Hiszpanii wszyscy mają maseczki na sobie. Na ulicy, w sklepach, w samochodach, wszyscy mają maski. W Portugalii jeszcze tego nie widziałem, bo na razie nie widzieliśmy żadnych samochodów ani miast, ale zobaczymy, to będziecie widzieć w przyszłości. Dojechaliśmy do Portugalii, przejechaliśmy ponad 3000 km, zrobiłem już dwie kreski, teraz zrobię trzecią i wszystkim tym, którzy nie wiedzą co to jest, za każdy 1000 km robimy sobie jedną kreskę. Więc teraz mamy 59 tysięcy kilometrów. Nie podejrzewam, że jak dojedziemy do Algarve za parę dni, to będzie równe 60 tysięcy kilometrów, odkąd rozpoczęliśmy nasze podróżowanie. A teraz jesteśmy w miejscowości Braganza. Przyjechaliśmy tutaj napełnić wodę na serwis kamperowy. Byliśmy tutaj już kiedyś, więc nie będziemy wam pokazywać tej miejscowości. My już jesteśmy troszkę zmęczeni, więc jedziemy na inne miejsce. A was zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli się cieszycie, że wróciliśmy do podróżowania i do vlogowania, to dajcie nam łapkę w górę, napiszcie w komentarzu coś fajnego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye.